Ola biegnie na ratunek. O, ale dzisiaj mamy piękny dzień. O-o! Kicku, co ci jest? Siostra Ola tutaj idzie. Nie pozwól jej zawinąć mnie w bandaże, ani przykleić mi znowu plastrów, ani zmusić znów do... proszę! Biedny kicek. Już jestem! No to gdzie cię boli? Nie przejmuj się, Olu! Wszystko gra! O. Ola naprawdę lubi bawić się w pielęgniarkę, prawda, Kicku? O nie! Idzie do nas! Żadnego jojo, dopóki nie wyzdrowiejesz, ani skakania, pamiętaj. Dobrze, siostro Olu. Dobrze ci idzie to udawanie pielęgniarki, wiesz? Dziękuję, ale chciałabym, żeby to nie była zabawa. Chcę mieć prawdziwego pacjenta, kogoś, kim mogłabym się zająć. O, mój kochany słoneczniku, nie bądź taki smutny. Ups, wybacz. Dobrze bronisz, Bruno. Nie sądzisz, że powinieneś jeździć trochę spokojniej? Możesz się zranić. Haha, w życiu. Chcę ustanowić nowy rekord. W jeździe na trasie ze wzgórza Dębiaka do domku Rosie. Pokibicujesz mi? Chyba nie. Mam coś do zrobienia. Bardzo się martwię o swój słonecznik. Mimo opieki ciągle upada. Boję się, że zwiędnie. O, może pokaż go Rosie. Ona coś poradzi. Dobra, jadę poćwiczyć. Łohej, ups! Oho! Au! Nie ruszaj się! Już jestem! W porządku, nic mi nie jest! O, miałam nadzieję, że będziesz moim pierwszym prawdziwym pacjentem. Na pewno w końcu jakiegoś znajdę. Rosie, żeby Ola miała prawdziwego pacjenta, ktoś musi się zranić albo zachorować. Tak, a przecież Ola by tego nie chciała. No dobrze, Dębiaku, teraz lepiej. Ale Olu, z moim nosem jest wszystko w porządku. To się może zmienić. Nosy są nieprzewidywalne. Tak. Moje gniazdo zniszczyło się. Ale nic ci się nie stało, dzióbku. Mnie nic, ale popatrz na moje gniazdo. No to dobrze, ale gdybyś się zranił, zaopiekowałabym się tobą. Nigdy nie będę prawdziwą pielęgniarką, bo nie mam się kim zaopiekować. Dzień dobry, Rosie, Kicek. Nie ma nic. Poszli na wzgórze Dębiaka. Super, zobaczył jak pobijam swój rekord. Uważaj, Bruno. Kicku, czy widzisz to, co ja? Wypuść mnie! Już! Poczekaj chwilę! Pomogę ci! Olu,
martwisz się czymś? Wiem, że to dobrze, że wszyscy są zdrowi, ale i tak bardzo chciałabym się kimś zaopiekować. Jak prawdziwa pielęgniarka. Wszyscy wiedzą, że jeśli coś im się stanie, to siostra Ola zawsze czuwa i przyniesie im plastry i bandaże. Tak, masz rację. Wszystko gra? Tak, cali i zdrowi. Jej, udało się. Może powinieneś jeszcze trochę poćwiczyć, zanim będziesz próbował pobić ten rekord. Nie muszę. Włączysz stoper, dobra? Cześć, Bruno. Cześć, Rosie. Potrzebuję pomocy. Mój słonecznik jest smutny i opadnięty. Czy możesz go rozweselić? A czy próbowałeś go podlewać? O, tak. Miał dużo wody. W porządku. A trzymałeś go na słońcu? O, tak. Miał dużo słońca. Jej! Może powinien mieć jakąś podpórkę? W końcu to dość duży kwiat. Właśnie. Kicku, znów masz dobry pomysł. Serio? Tak. Ten kwiat potrzebuje pomocy. Potrzebuje fachowej pielęgnacji. Co? Pielęgnacji? Tak, tak! Potrzebuje mojej pomocy! Dzięki, siostro. Dzięki siostrze Oli, moje gniazdo też czuje się dużo lepiej. W końcu Ola znalazła coś, co wymaga opieki. O rzeczy też trzeba się troszczyć. Słuchajcie, będziemy liczyć czas. Jesteś przygotowany, Bruno? Na pewno chcesz próbować? Do boju, Filipie! Będziesz uważał, prawda? 3, 2, 1, start! Noga? Albo brzuch? A co z rekordem? Nie myśl teraz o tym. Czy cokolwiek cię boli? Auć! Odsuńcie się wszyscy! Już idę! Wyleczy się? Pewnie, że tak! Ale musisz zrobić sobie przerwę! Dzięki, siostro Olu. Filip, co ty jeszcze robisz na rolkach? Chcę pobić swój rekord. Potem odpocznę. Żadnych rolek, póki twój kciuk się nie zagoi, jasne? Widzę, że naprawdę trzeba się tobą zająć. Chyba Ola ma w końcu prawdziwego pacjenta. Dobrze, że mamy Olę w pobliżu, kiedy się bawimy, prawda? Tak, na pewno masz rację, Kicku. Bo wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się bandaż albo plastry, co, Rosie? Tak, Kicku, nigdy nie wiadomo. To pomożesz mi się w końcu wydostać z tych bandaży Oli, czy nie? Chyba pójdę do Filipa i pożyczę od niego rolki, póki kciuk mu się nie zagoi. Ha, ha, bardzo śmieszne. Ej, wracaj i pomóż mi z tymi bandażami. Nic ci nie będzie. Uważaj!
Ala, Kalama, Kazagaza, Zoom. Mój niezwykły umysł mówi mi, że ta karta, którą trzymasz, ma namalowany obrazek jabłka. Miałem powiedzieć banana. Dziękuję. Hej, powiedziałaś jabłko. Nie możesz tak zmieniać zdania. Kontynuując występ... Nie daję ci pospać, dębie? Nie, wcale nie śpię. A więc na mój wielki finał... Mam nadzieję, że sprawi, że pojawi się jakieś jedzenie. Jestem taki głodny. Ja też, Kicek. Czy chcielibyście się czymś z nami podzielić? Wybacz, Dziubek. Więc w moim wielkim finale mamy zamiar przedstawić sztuczkę znikania, do której potrzebuję ochotnika. Ura, proszę o wielkie oklaski dla Kicka! Hej? O, wielkie dzięki! A teraz wejdź do mojego magicznego pokoju. To jest namiot Filipa. Pożyczyłem go Dzióbkowi. No, prawda? To było miłe. Nieprawdaż? Pożyczyłem mu raz gniazdo. Możesz po prostu wejść do namiotu? Proszę. Tak. Teraz wypowiem magiczne, znikające zaklęcie. Nie, to nie to. Nie, to nie to. O, szybciej! Umieram z głodu! Nie. Ach, skoro tak szybko nie sprawisz, że Kicek zniknie, idę się trochę pochuśtać. O, mogę iść z tobą? Może spróbuj zrobić tę sztuczkę, kiedy przypomnisz sobie magiczne zaklęcie, Dziubek. Możesz teraz wyjść, Kicek. O, nie idźcie. Przypomniałem sobie. Tak, to ala kalama kaza gaza kazum. Patrzcie. Pom. O, cześć, Kic. Zniknął. Zniknął? Czy on zniknął? Wow. Nieźle. O, ale jak to zrobiłeś, Dziubek? To... magia. Ale ja nie chcę, żeby Kicek zniknął. O, Olu. To tylko sztuczka. Dziubek wie, jak sprawić, by wrócił. Prawda, Dziubek? Dziubek? Binki, winki, duda! Nie. Nie, dalej nie ma. To potrwa wieki. Dajcie mi znać, jak sprowadzicie Kicka. Będę na huśtawkach. Biedny Kicek. Nie martw się, Olu. Sprawimy, że wróci. Kicek? Kicek? Drugie drzwi. Hej! Widzę stąd mój domek. Jeśli więc Kicek wyszedł z namiotu tędy, to też musiał go widzieć tu. Ciekawe. Iki wiki czaki pu! Niki waki paki tu! Spróbuj może pierwsze. Kicek! Kicek? Kicek! Rosie!
Więc to jest to miejsce, gdzie zniknąłeś? Wybacz, że opuściłem magiczne show, ale byłem taki głodny, a Dziubek robił to tak długo. W porządku, Kicek, ale wszyscy bardzo się martwią. Naprawdę myślą, że Dziubek sprawił, że zniknąłeś. Ojej. Lepiej wracajmy i powiedzmy, że jesteś cały. Ale jeśli tak po prostu wrócimy, Dziubek będzie wiedział, że to nie przez niego zniknąłem. A wiesz, jak on myśli, że zna prawdziwą magię. To prawda. Mam świetny pomysł. Wszyscy będą szczęśliwi. Pora na trochę magii, Rosie i Kicka. Ella kalama kazagaza zi. Albo ella kalama kazagaza pi. O, straciliśmy Kicka na zawsze. I nawet się z nim nie pożegnaliśmy. Alla kalama kazagaza chip. O, a to zabawne. Teraz Rosie też zniknęła. Co? Nie ma Rosie ani Kicka. Okej, Dziubek, poddaj się. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Gotowy, Kicek? Gotowy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Gdybym nie był tak wyśmienitym magikiem, to by się nigdy nie wydarzyło. To bardzo duża moc, ta cała twoja magia. Zbyt duża. Ale oni muszą gdzieś tu być. Nikt tak po prostu nie znika. O, spójrzcie. To wygląda jak piknikowy kosz. Wow! Spójrzcie na to jedzenie. O, tu jest liścik. To do ciebie, Dziubek. Jeśli chcesz nas znów zobaczyć tu, powiedz alla kalama kazagazazo. Wróciliśmy! Rosie! Ale jak wy... To magia, Filip! Znam taki ze znikaniem trik, do którego dołączycie w mig. O, mój ulubiony rodzaj magii! Nie! Rosie? Tak, Kicek? Skąd wiedziałaś, gdzie mnie znaleźć? Wiesz, kiedy zniknąłem? Jak wszyscy świetni detektywi, użyłam trzech rzeczy. Oczu do szukania wskazówek. Kontynuuj. I mojej główki, żeby pomyśleć, dokąd prowadzą te wskazówki. Racja. Zaczekaj, to są tylko dwie rzeczy. Jaka jest trzecia? Byłeś głodny, Kicek. Wiedziałam, że będziesz chciał napełnić brzuszek. Tak, zgadza się.